stać po kolei. Pilot wsiada czterech. Zrozumiałem, czterech na pokład wsiadać. Już tu chłopakom mówiłem, świeżo po szkole lotniczej, nie krzyczcie. On dopiero 5 godzin teorii zrobił, więc panowie... I w środku. Będzie dobrze. Piechur. Marym w środku. Te wszystkie zegary, które to są, to ze 3 albo 4 znam. Ten co pokazuje godzinę? Ja w środku. Nie jest tak źle, kiedyś wyłotałem z takim, latałem z takim. No w środku, 4 w środku. Jak będziemy lecieć, mam pedałować tutaj z przodu? Tak. Okej, okay, panowie. Na pasażerów pierwszy siada Wiktor. Logiczno. A się przedstawić, powiedzieć ilu was jest? Delta 5. To już druga delta ta chyba do mnie wsiada. Dobra, wsiadajcie. No to kto był? Zaczekajcie, co tu już wsiadało? Szerokim łukiem, tak? Do punktu numer LZ. Czyli... Rozumiem. Czy pokazać? Znaczy się domyślam, tylko pytanie. Czy lecimy bardzo, bardzo bezpiecznie i bezpiecznie. Wręcz nad wodą? Bardzo bezpiecznie. Nad wodą. Rozumiem, czyli nad wodą. No i sobie tylko... może startować. Tutaj no, jeden ze strzelców jeszcze jest nieobstawiony. Czy go obstawić, jeden z moich ludzi? Tak, obstawiajcie. To jeszcze poczekaj. A nie, są oba już. Takich doświadczonych właśnie. Są? Dobra, startujemy chłopaki. No dawaj. Nie mogę się przesiąść w każdym razie. Lubię ten moment. No, gdybym je mógł trochę panawigować tutaj z przodu, to by było fajnie. Dobra, zajmę się tym. No a miałem cię właśnie wyprasić z tego biegu, bez tego zadania. No ja wiem. Hmm. Byśmy tylko nie dostali na początku. No do powodzenia, panowie. Wzajem. No, lecimy wszyscy na tym samym pokładzie. Ja wiem. Ja pamiętajcie, ja mówiłem, że tylko ja mam spadochron. Właśnie dlatego powiedziałem powodzenia. Wiedź, wypa, że masz spadochron. Dzięki. Dziękuj, bo nie wrócisz. Na razie jesteśmy na terenem przyjacielskim, więc możemy sobie pogadać, ale na terenie już nie naszym, także panowie już spokój. Ja może powiem taką jedną rzecz do Delty. Panowie z Delty, pod żadnym pozorem, jeżeli nie padnie zezwolenie od pilota na wysiadanie dla Delty, nie wysiadacie. No chyba, że chcecie skończyć z podwoziem na głowie. Zrozumiałem. Bądź chcecie wyskoczyć się na przykład teraz i zginąć z pół upadku. Tak też można. Macie wybór. Wyspa utrzymaj kierunek południe. Dobrze, dat. Coś wam mgła to jest niebotyczna. Jeden co ja widzę to tobą pod sobą, nie przed sobą. Ten, może paruje. Drugi smoleń? Nie krasz. Nie krasz, Dredd, nie krasz. Ale jak każdy. Czy ktoś już ci mówił, że jestem po 5 godzinach teorii ze szkoły lotniczej? Mnie wypuścili do was? Zostało nam na miecz nadzieję, że byłeś pojętym uczniem. Modlitwa. Pamiętajcie, zawsze jeszcze modlitwa jest. No, jeszcze może Krzysztof wystawisz. Nie ma harcerzy. Tak. Problem w tym, że on te 5 godzin teorii spędził w kantynie. Panowie, wystartował i lecimy, więc bądźcie dobry myśli. Dobra, wyspa, możesz odbijać na północ. Jeśli to będzie pół dwa, ustawimy się w linii w pułapce i zaczekamy na wroga, który będzie próbował podejść na jakichś dogodnych pozycjach. Jeśli to będzie punkt numer 3, również to samo. Jeśli to będzie punkt numer 4, to wycofamy się głęboko gdzieś w rejon punktu numer 3 i tam spróbujemy wroga wyeliminować. Jesteśmy nad terenem wroga.
się pilot, kieruj się tą drogą na północ. Tak, widzę. Chcę trochę zniżyć lot, żeby mi jakieś coś niespodzianka nie dopadła. No to panowie, forma de Russia. Niespodzianka będzie miała uniknęła. Więcej północ, zachód i wschód. Czy z nich sobie gogle założą? Fakt. Czarny, biegamy 10 metrów na dziób od dziobu śmigłowca i osłaniamy przód. Delta 10 metrów na lewo. No to prawo, gdzie to za prawo? Panowie, po wylądowaniu Charlie będzie prowadziło, czyli ekipa Luna. Charlie, brawo, Delta. Drzewa na lewej. Czysto lewa. Prawa czysta. Dobra, jesteśmy na ziemi, można wysiadać. Brawo, długo. Delta z wozu. Brawo, 10 lat, prawo. Prawo z domu się wróci. Charlie na wprost. Dobra, czy wszyscy out? Chyba tak. Startuj, startuj, startuj. Charlie, przemieszczamy się na zachód w stronę linii drzew. Poszedł. Charlie, dołącz się do mnie. Przyjął. Dobra, rozciągnijcie linię na kierunek 280 zachód i będziemy wychodzili. Możemy ruszać? Tak jest. Ja jestem gotów. Podnieś się. Tak. Okej, to ruszamy. Przecież grałem. Dobra, linia. Piechur po mojej prawej, dwójka po lewej. Odstęp 5 metrów. Chciałem, że mam trzymać pozycję. Ja nie zrozumiałem tych rozkazów, powiem ci szczerze. Zapytaj się, dlaczego. Która drużyna ma iść konkretnie i czy brawo ma iść za Charlie od razu? Mają iść od razu pod oddziały za resztą. Charlie prowadzi, czyli drużyna ma pożyć Danikas. Dobra, idziemy. Panowie. Dobra, przychodzi. Rozpoczynamy? Okay, dobra, przeszliśmy. Dawaj mu sporo. Następni. Chidori, jak nie wstaniesz, to ci zaraz pomogę. Moje się czołgę. Ja. Charlie, ruszamy. Charlie, zwija się. Dzięki za osłonę, chłopaki. Jaro. Charlie, dołączyć. Jaro. Wziąłem.
Delta, Charlie, brawo. Masz GPS-a? Nie, brawo z Charlie Dory. Mam. Podaj mi dokładną pozycję. 087, 105. Do punktu 2,5. Dzięki. Dobra, słyszałem. Przejdź do punktu 2,5. Mamy jeszcze. Tak. Charlie. Tak. Drogę mi zabezpieczyć. Jasne. Charlie, zabezpieczamy drogę, będzie przeskakiwać brawo. Prosto na północ biegniemy. Kurde, gładko idzie. Nie mów hop. Hop. Azymut? Azymut 275. Czteroosobowy patrol zbliża się w naszym kierunku. Melduj w mieście Mogilewka. Kurczarni, w mieście Mogilewka widzimy czteroosobowy patrol, odbiór. Zmierza w kierunku pozycji 2,5. Dobra, panowie, wyruszamy na północ z Charlie. To musi kończyć. Nie północ, lewa jarma. Tak jest. Charlie, ruszać północ. Czekam na trójkę. Charlie, 3-3-0. Czekaj. Mówię, że jesteśmy na miejscu. Przyjąłem, czekam. Kontynuuj. Gleba, znaleźć osłonę. Ostrzał 2-9-0, smugowe z lasu. Odległość może 200-300. 6 Aha. Ja rozumiem na 8 lewy flance, masz RKM, a przed... O, ty byłeś jako ostatni. Chciałem zająć właściwą takie pozycję. Pytanie. No. No, ale trzymam plecy. Ty nie zameldowałeś mi, że było meldowane to na radio. Dobra, będę na flance. Tak. Nie, no, wiecie co chodzi, RKM zawsze powinien być na flance. Okej. Wziąłem, wykonuję. Non. Tak? Tak. Okej. Benikas, macie straty jakieś? Tak, Medyka w takich miastach peczący tej zasadki. Czyli są dwie drużyny bez medyka. Będziemy atakować w stylu ruskim? Tu Charlie nie mamy żadnych strat. No, rób przerwy co jakiś czas, no bo wpadniemy na kogoś po prostu. Powtórz. Wiesz co, wolę też tak szybko zajmować pozycję na wzgórzu, bo na podejściu jesteśmy spaleni straszliwie. Cześć Charlie, jak tam łowy? Jaromas ranny, nieprzytomny. Panowie, żyje ktoś tutaj? Medyk! Medyk! Kto tu tak przypadł? Ja pierdzielę. Medyk! Weszła na nas drużyna piechoty przeciwnika. Nun ranny, poszukaj go. Medyk! Jaromas ranny. Okej, okay, odzyskałem przytomność na chwilę. Jak jest tutaj medyk, to dajcie medykamenty. Medyk. Ktoś pierwszy jęczy. Tak. O, straciłem przytomność. Uważaj, Darku, tam jeszcze może być wróg. Kurwa, to była masakra. W promieniu 50 no. metrów leży ze 30 osób. Nun, to ty tutaj leżysz? Tak. Dobra, Nun, leci bandaż. Darek, jak możesz osłoń? Tu jestem. Delta obstawiamy. Delta, czy macie medyka?
Medyk jest martwy. Kurwa mać. Ariel, łapaj Jaromaza na plecy. Okej, okay, odzyskałem przytomność i o dziwo... A nie, dobra. Mogę ją stracić za jakiś czas. Dobra, hej, rani mu ja? Idziemy. Panowie, jeszcze kurwa, czekamy. Proszę nie patrzcie na mnie, tylko na osłoncie, no. No, czekamy. Jest osłon. Lesza skryje perymetr. Czy ktoś ma radio kurwa, długie? Kurwa, dopadłem 6 albo 7. Ja mam radio długie. Nawiąż łączność. Dobra, tu delta do wiatraka. Twój stan nie uległ poprawie. Poprawia pana ręce. Straciłem przed mamy dwóch ciężko rannych. Poczekaj. Tak, masz krążyć nad punktem 2. Delta potrzebuje jeszcze jednego człowieka, żeby wziął na plecy Jaromaza. Dobra, Ariel, bierz Jaromaza na plecy. Ale to była rzeźnia. To była masakra, kurwa. Wyskoczyli na nas z 5 metrów dosłownie, nie? Byłem gotów. Ale też gotów. Mam Jaromaza na plecach. Słuchaj, idziemy na Azimut 7-0. 165, 160. Ja ruszam. Dobra, nie idź szybko, bo mamy dwóch rannych. No co? Jak się trzymasz? Bardzo boli? Lecie ci po plecach. Chyba mu to jelita wyszła jakieś. No, czuję jak mi cię po... To jelita, słuchaj. Kurwa, polał mu to pierwszy. Chyba mu trochę wyszło. Dostał bandaż. Jak go pompowałem, mógłbym trochę gdzieś tam uciec bokiem, ale... Powinno być w porządku. Całe północ, północ! Zostaw mnie, ratuj. Ach, ty heroiczny chorosie. Mamy radę. Na południowy wschód. Południowy wschód, przyjął, rusza. Wycofaniem dalej dostawałem z Nunem ostrzą na plecy. Człowiek, który chyba nie jest Jaromaza, już tam skinął. Po drodze Jaromaz leżał nieprzytomny na ziemi. Ja tam chwilę odzyskiwał przytomność, wycofałem się dalej, sam praktycznie samotnie, dostałem ostrzą w plecy. W moje plecy trafiła kula i w tym momencie razem z tą kulą trafił we mnie jasny grom. Słyszę po mojej lewej stronie głos Duka. I zastanawiam się w pierwszej chwili, czy to przebite, czy to Duku. Pytam, Duku? On tak, żyje. Ja mówię, kurwa, strzelałem mi w plecy, Duku, ratuj. Duku, widzę. Pist. Zdjęty. Ja mówię, kurwa, dzięki człowieku życie mi uratowałeś. Faktycznie Duku tam i mi, i Nunowi uratował życie. Pojawił się znikąd, jak to stepiera przystało, zdjął nam kontakty na plecach i osłaniał nas aż do, przez dobre, no nie wiem, pół kilometra do punktu numer 2 przy drodze, gdzie także jeszcze wykonał kawał dobre roboty. To, że się zgubił, że nie było z nim kontaktu, to inna sprawa, ale to, co tam zrobił, to po prostu, jakbym dostał skrzydeł z tą nudą, nie? Prawie zacząłem biec do tego punktu drugiego. Tak to wyglądało. Po dotarciu do punktu 2 staliśmy już przytamy przy jeziorze, taki charakterystyczny punkt dla pilota. Podchodzimy tam, już myślimy, że jest fajnie, że jest bezpiecznie, raportujemy pilotowi, żeby lądował. Nagle słyszymy ciężki ostrzał z prawej strony wzdłuż drogi, tak? Czyli od północy. No i w tym momencie chyba Duku razem ze mną zauważył deszkę, która stoi na środku drogi i pruje w naszym głowie, z której podchodzi do lądowania, chociaż siedzi tam był wysoko. Dodałem tylko break, głowiec zrobił kółeczko. Duku, kolejna dobra robota, dwa celne strzały, trup kierowca i strzelec w deszce. Maliśmy głowiec wylądował.